Szanowni Państwo, podczas 8-godzinnej pracy na komputerze proponujemy razem z Emilką kilka ćwiczeń na rozluźnienie, na to, żeby nabrać znowu ochoty i chęci do dalszej, jakże ważnej pracy. Warto zrobić tą 10-minutową przerwę, podczas której zrobimy kilka sesji ćwiczeń po to, żeby lepiej się poczuć psychicznie, jak i fizycznie. Zapraszamy. Spleście ręce z tyłu za sobą i nożyce pionowe. Pierwsze ćwiczenie, tak. Na krzesełku, na którym pracujemy. Tak i poziome. Oddech miarowy, żeby też oddychać. A myślę, że Emilka pokaże to jeszcze lepiej ode mnie. Proszę bardzo. Bardzo ważny i istotny dla lepszego samopoczucia. Dotlenić również nasz mózg. I poziome teraz. Pięknie. Nasza modelka to robi, Emilka. Tak, możemy jeszcze wolniej to robić, nie musimy tak szybko. To wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Chodzi o to, żeby to ćwiczenie po prostu zrobić. Pomalutku, kilka powtórzeń, powiedzmy do 20 powtórzeń maksymalnie. Tak, no. Ćwiczenie, które wzmacni nam obręcz barkową, jak również plecy. Malutku dajemy też tlenu naszym mięśniom. Ćwiczenie nie jest trudne. Proszę bardzo, Emilka pokaże nam. Teraz robimy ćwiczenie następne, półpompka. Bardzo dobrze, pięknie. Tak, głęboki oddech, wydech. To jest bardzo ważne. Jeszcze przy otwartym oknie, czy na tarasie, czy na balkonie będzie też to ćwiczenie podwójnie korzystne dla naszego organizmu. Dziękuję. Ćwiczenie trzecie. Rozluźniamy nadgarstki i obręcz przedramienną. Ręce wyprostowane, dłonie na ścianie. Miarowy oddech. Luźno, luźno, tak. Miarowy oddech. Luźno, luźno, tak. Całe dłonie na powierzchni ściany. Tak, i możemy jeszcze rozluźnić dłonie. I ćwiczenie również rozluźniające. Po takiej ciężkiej pracy na komputerze myślę, że wskazane jest dać im odpocząć naszym dłoniom i ręką. Tak, troszeczkę rozluźniamy teraz też nasze dłonie. Przedramienia, rozciągamy również delikatnie plecy. Kilkadziesiąt sekund, kręgosłup prosty. Nie zapominamy o głębokim oddechu. Wdech nosem, wydech ustami. Dzięki temu zakres ruchu jest większy, człowiek mniej się męczy. Te dłonie są rozciągnięte, dotlenione i ukrwione. Tak, zmianę teraz robimy ćwiczenia. Cały czas pamiętając o tym, że musimy oddychać głęboko. Wdech nosem, wydech ustami. Stopy całkowicie na podłożu leżą.
Noga może być wyprostowana. Tak, może być zgięta w kolanie, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, jak to się czuje. Najważniejsze jest teraz tutaj dla nas, żeby dokrwić i dać odpocząć naszym dłoniom. Ćwiczenie numer 4. Staramy się dłońmi pchnąć ścianę jak najmocniej. Jedna noga wyprostowana, druga zgięta. Rozciągamy łydkę i mięsień udowy. Zmiana nogi. Zapraszam Emilkę. Proszę bardzo. Tak, Emilka zademonstruje ćwiczenie. Pchamy bardzo mocno ścianę. Dłoń, ręka wyprostowana, dłonie również. Udo, łydka i dwugłowy uda wyprostowany, noga lewa zgięta nieco. Tak, bardzo dobrze. Pięknie przytwierdzone dłonie do ściany. Tylnia noga wyprostowana. Dobrze. Ćwiczenie numer 5. Ćwiczenie przeciwskręty. Opieramy się obiema dłońmi znowu na ścianie. Stopy skierowane do przodu w przeciwnym kierunku. Robimy taką ćwierć pompkę. Delikatnie. Zapraszam Emilkę. Bardzo dobrze rozluźniamy obręcz biodrową. W tym momencie wzmacniamy też barki. Ćwiczenie naprawdę nie jest trudne. Każdy będzie mógł je zrobić u siebie w biurze, na balkonie, na tarasie, jak najbardziej. Również staramy się kilkanaście razy to ćwiczenie powtórzyć. Dziękuję. Dla lepszego ukrwienia stóp i kolan chcielibyśmy zademonstrować z Emilką Państwu kilka bardzo prostych ćwiczeń. Na krawędziach zewnętrznych idziemy sobie tak do tyłu, do przodu. Kilkadziesiąt sekund. Tak, teraz na wewnętrznych krawędziach. Na piętach. Paluszki. To już taki step bardziej. Kolanko lekko do góry. Tak. Do tyłu. To ćwiczenie możemy powtórzyć jeszcze raz. Krawędzie zewnętrzne. Tak. Przy tym ręce jeszcze mogą pracować elegancko nam do przodu. Tak. Do tyłu. Do tyłu. Ręce pracują też jak najbardziej. Dostarczymy im troszeczkę więcej tlenu, jak i również krwi. I jeszcze pięty. Tak. Kolanka do środka. Rozgrzewamy. Próbujemy dokrwić je, dać im troszeczkę tlenu. Na zewnątrz. Jeszcze raz do środka. I na zewnątrz. To ćwiczenie możemy powtórzyć
również dwukrotnie. I jeszcze raz do środka. Na zewnątrz. Bieg bokserski. Step zaczynamy. Ręce, dłonie zamykamy. I lekko przymykamy i wyprosto lewa, prawa, lewa, prawa. Każda po zadanym ciosie ręka wraca, dłoń wraca do brody. Jeszcze wyżej, tak, bardzo ładnie. I oddech. Możemy wolniej to robić. Pracuje obręcz barkowa, bardzo fajnie. Stopy, kolana, biodra, całe ciało jest w ruchu. Do tego jeszcze klatka piersiowa, która wciąga świeże powietrze. Ciosy proste na całą długość, oddech głęboko, możemy wolnie robić. Tak, świetne ćwiczenie, które uruchamiamy tutaj stawy kolanowe, biodrowe, skokowe, jak również obręcz barkową. Ramiona pracują, a co najważniejsze, głęboki oddech, wydech. O tym absolutnie nigdy nie możemy zapominać. To ćwiczenie jest typowo bokserskie, ale widzę, że jest wykorzystywane również w fitnessach. Wspaniałe ćwiczenie na poprawę kręgosłupa. Jeżeli boli, za chwileczkę przestanie boleć. 2 minuty. Lewa ręka wyprostowana w poziomie, prawa noga również w poziomie. Patrzymy przed siebie. Około 10 do 12 sekund. Nie zapominamy oczywiście o oddechu. Tak. Pięknie. Można ściągnąć elegancko jeszcze stopę. Rewelacja. Bardzo fajnie pokazałaś to. Zmiana. Tak. Stopy. Nogi i ręki, dłoni. Tak. Oddech. Głęboko wdech, wydech. I jeszcze raz zmiana. Bardzo ładnie. I jeszcze raz. Tak właśnie trzeba to ćwiczenie wykonywać. Tak zwany koci grzbiet. Również ćwiczenie wzmacniające kręgosłup. Około 10 sekund. Staramy się ten grzbiet tak troszeczkę go zrobić w stylu kota. I teraz już w dół. Ręce prostowane. Kilka takich powtórzeń. 2-3 powtórzenia. Najlepiej 2 razy dziennie, jeżeli znajdziemy na to czas, a powinniśmy, bo nasze zdrowie jest najważniejsze. Głęboki oddech. Zapraszam Emilkę. Oddech głęboki, tak, zapominamy o tym. Odpoczywamy przy tym, relaksujemy się i regenerujemy nasz kręgosłup, który za chwilę znowu będzie siedział i oparty będzie o krzesło bądź fotel. Pompki dla osób młodych, ale również dla osób starszych, dla każdego. Pomalutku chodzi też o to, żeby dotlenić nasze mięśnie. Pompka właśnie dla osób starszych, na kolanach i uginamy ramiona. Nie zapominając oczywiście o oddechu. To ćwiczenie myślę, że lepiej zademonstruje nam Emilka. Serdecznie zapraszam.
Tak, Emilko, to jest mój medal z Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z roku 92, czyli ile już lat? 29 lat bez medalu są polscy pięściarze. Następny medal z turnieju Morza Czerwonego w Izraelu, który oczywiście wygrałem. Bardzo cenny dla mnie medal z turnieju imienia Feliksa Sztama. Jestem rekordzistą, wygrałem ten medal, ten turniej pięciokrotnie. Mistrzostw Europy z Wejle, rok 96, tak niedawno. W roku 90 wyszedłem w kategorii ciężkiej, mimo małego wzrostu, bardzo szybko, bo w 36 sekundzie znokautowałem Amerykanina. Rewanż z Torstenem Majem, z mistrzem olimpijskim, mistrzem świata. Był remis. Tak, tutaj ten medal ostatni, który chciałbym zademonstrować, jest to medal dla trenera, który wychował mistrza Polski. A tych mistrzów Polski wychowałem kilku,